Nazywam się Tomek Sulewski, pracuję w Orange'u i szczerze mówiąc czuję się dziadem, choć nie wyglądam do końca, a czuję się dziadem, ale czuję się dziadem dlatego, że czymś, co się teraz ładnie nazywa influencer marketingiem, to robię od lat 4 albo 5 już. Wtedy to się nie nazywało influencer marketing, jak zaczynało się, wtedy to się nazywało dziwactwo. Bo wymyśliliśmy sobie, że chcemy pracować z blogerami, a wtedy blogerzy, YouTube'a wtedy prawie wcale jeszcze nie było, nikt nie wiedział, że to jest YouTube, a blogerzy wtedy byli takimi, to wszystkim się kojarzyło, takie dziewczynki pryszczate z warkoczykami, które prowadzą różowego blogaska. I okazało się wtedy, jak zaczęliśmy się temu bardziej przyglądać, że najbardziej znaną dziewczynką jest Tomasz Tomczyk i nie ma warkoczyków. I to był szok. Pomyśleliśmy sobie, dobra, trzeba z tym zrobić. No i już, i zaczęło się. Tak naprawdę dzisiaj, słuchajcie, ja mam za sobą jakieś ponad 50 kampanii różnego typu z influencerami, jak sobie to ostatnio policzyliśmy, wszystkie dla Orange'a, dużych i małych, więc trochę tego doświadczenia się zebrało. I to, o czym chciałem wam dzisiaj pokazać, to oczywiście chciałem wam pokazać case'y, po to będę jednak potrzebował tej prezentacji. Natomiast trochę w takim razie zacznę od czego innego i do tego slajdu super nie potrzebuję. Trochę nawiążę do tego, o czym mówiła Ula. Fajnie, że my się nie dogadywaliśmy, ale pokrywają nam się trochę doświadczenia. Bo zawsze mnie, do tej pory, mimo tego, że tu już paru lat pracujemy w firmie w tym obszarze, ja się spotykam przez cały czas z pytaniami po co? Po co to robić? Co to jest? To jest dziwactwo jakieś nadal, prawda? No bo wiecie, media to są media. Jest telewizja, to jest porządne medium, wiadomo jak się je bada. Jest ATL, to jest porządne medium. Wszyscy wiemy jak się je bada. Się nie bada, ale wszyscy wiemy. Jest prasa. Prasę można wziąć w rękę. No nikt jej nie czyta już, ale można ją wziąć w rękę, to jest konkret. A to jest coś dziwnego, nie wiemy. Więc ja na to pytanie mam odpowiedzi 4. Ola miała trochę więcej, ja mam 4. I to są 4 rzeczy, które się wzajemnie warunkują. I dlatego ja widzę, tak naprawdę dzisiaj widzę dużą przestrzeń, a w przyszłości wręcz widzę dominację tego obszaru, czyli właśnie influencer marketingu. Po pierwsze jest zasięg i ten zasięg jest oczywisty, tak? O tyle, że jeżeli nie ma zasięgu, no to nie ma do kogo mówić po prostu. Musimy mieć zasięg. Mi o tym zależy. Ja muszę ze swoim komunikatem o tym, że Orange ma najlepszy światłowód i to jest najszybszy internet 600 mega, jest w Warszawie już, muszę trafić do ludzi. Jakby ktoś potem chciał, to ja mogę od razu wpisać sobie w komputer. Muszę trafić z tym do ludzi, no więc muszę mieć jakiś kanał. No i mogę wybrać sobie telewizję, tylko tej telewizji coraz mniej ludzi ogląda. Mogę sobie pójść na ten ATL, no ale kto z was ogląda ATL? Więc po pierwsze muszę mieć zasięg, ale w tym obszarze ten zasięg nie jest najważniejszy. I powiedzmy to sobie szczerze. Ja sobie mogę zasięg kupić dużo taniej w zupełnie innych miejscach. Tak naprawdę. Bo jeżeli będę chciał kierować się zasięgiem, to ja nie pójdę nawet do Abstrahujów, nawet do Sylwka Wardęgi, chociaż ja go nie skreśliłem. Ale z nimi współpracowaliśmy jeszcze. Ale jeżeli będę chciał sobie zrobić zasięg, to ja pójdę na Onet. Strzelę sobie dniówkę i będę miał zasięg większy niż to wszystko razem połączone, prawda? Pójdę sobie do telewizji i też sobie zrobię większy zasięg. Może drożej, ale będzie. Okej. Okay. Natomiast ten zasięg to jest nie wszystko. Takie ćwiczenie teraz będzie. Czy wyobrażacie sobie, a inaczej, wyobraźcie sobie, że jesteście, że macie dużo pieniędzy i musicie coś z tym zrobić. Czy wyobrażacie sobie sytuację taką, że dajecie swoją reklamę do czasopisma, które ma 2000 nakładu? Kto da swoją kasę? Aha, tu Paweł Lipiec zadał doskonałe pytanie, jaki produkt? No właśnie, trochę to o to chodzi, prawda? Dlaczego dacie? Światłowód to nie. To 900 tysięcy gospodarstw w Polsce już w zasięgu jest. Dobrze, to te osoby, które się zgłosiły, żeby dały. Dlaczego? Dlaczego warto dać do dwóch? W jakiej sytuacji warto dać do czasopisma, które ma 2000 nakładu? No właśnie. Oczywistość, nie? W tym gronie myślę, że to jest banał, ale powiedzmy to sobie głośno. Tak naprawdę o to chodzi. Jeżeli produkuję, nie wiem, super świetny alkohol i mam czasopismo, które jest skierowane do grupy koneserów super świetnych alkoholi, ja się nie znam na alkoholach zupełnie. O, już jesteśmy z powrotem, proszę. No to od razu tu sobie przeskoczymy. Ha. Szybciej pójdzie. To już jesteśmy na grupie celowej. To warto, prawda? I teraz
Wiecie, my dzisiaj mamy problem, my marketerzy mamy problem. Jak do jasnej cholery trafić w tym internecie do konkretnej grupy ludzi? Bo już internet, marketing już przeszedł ten okres. Dawajmy wszystkim, rzucamy szeroko sieć, co się złowi, to się złowi. Bo nas się na to nie stać, bo jakbyśmy mieli tak wszędzie wszystkim, tak, to byśmy płacili bimbaliony złotych. Więc musimy znaleźć, jak to trafić konkretnie. I tu jest internet fajny, bo internet na to pozwala. A influencerzy są jeszcze fajniejsi, bo influencerzy mają odbiorców. Super. To czy to są tacy sami odbiorcy? Czasem tak, czasem nie. Jeżeli ktoś robi coś, co jest bardzo popularne, no to oczywiście, że ta grupa się pokrywa. Moja grupa odbiorców w bardzo dużej mierze pokrywa się z grupą odbiorców Coca-Coli. Ale są tacy ludzie, którzy mają specyficznych odbiorców. I oni są dla mnie dużo ciekawsi w tym momencie. Nawet jeżeli są mali, ale są fajni. Bo są taką grupką niedużą. Bardzo lubię przykład, o jednym wam jeszcze zaraz powiem, ale na przykład taki chłopak, który się nazywa Łukasz Przechodzień. Nie wiem, czy znacie rowerowe porady. Ktoś tu jeździ rowerem? No nie najlepiej tu widzę z kondycją. No dobra, no ja też nie lubię roweru strasznie. W każdym razie Łukasz ma blog o rowerze, o jeżdżeniu na rowerze. I co? Teraz zgadnijcie, jaki ma miesięczny ruch u siebie na blogu Łukasz. Ile? Rzucajcie, to jest taka gra, wy musicie coś powiedzieć, ja wam potem powiem, jak jest naprawdę. No, ile? 5. Kto da więcej? 500. Kto da mniej? Ale 500 osób? 500 odsłon. Nie, to więcej. 300 tysięcy. Tak, sprawdziłeś. A, sprawdziłeś tego wcześniej. Słuchajcie, to teraz pokażcie mi czasopismo, albo nawet program telewizyjny, szalejmy, duże medium, które ma 300 tysięcy odbiorców miesięcznie i jest poświęcone rowerom. Jakbym był producentem rowerów, całowałbym go w stopy codziennie i codziennie do niego przychodził. Nie tylko, jakbym produkował bidony, jakbym produkował majtki dla rowerzystów, jakbym produkował cokolwiek dla rowerzystów, przecież to jest mój target, tam jest moja grupa, tak? I po co ja mam, wiecie, robić wielką kampanię w telewizji, jeżeli mogę pójść do niego? Bardzo jakościowy, fajny content, który jest idealnie wpisany. Warto o tym pamiętać. Trzecia rzecz, out of the box. To się trochę tu pojawiło, my z Ulą nie gadaliśmy o ten temat, może w panelu będzie okazja, ale wiecie, reklamy tak w ogóle są nudne. Tak, rynek reklamowy tak wygląda, no bo reklam w telewizji jest bardzo dużo, w bloku tych reklam jest tam między kilka a kilkanaście, prawda? I teraz co się zapamiętuje? Zapamiętujemy pojedyncze reklamy. Firmy, korporacje są z natury swojej rzeczy nudnymi instytucjami. One nie mogą być super ekstra szalone, dlatego że mają swoje zasady, branding, charakterystykę marki. No, właśnie, pasuje ten Wardęga, czy nie pasuje, nie? Abstrahuje, pasują, a z dupy to pasuje, czy nie pasuje? No, trochę pasuje, ale trochę nie pasuje. Ale nie tylko. A Lewandowski pasuje, czy nie pasuje? Prowokacyjne, nie? Wiecie, kto zaraz ma Lewandowskiego w kampanii? Dobra, nie ciągnę wątku. Nie ciągnę wątku. Natomiast wiecie, wyjście z tej matni, z naszych własnych kanałów, bo we własnych kanałach marka musi robić to samo, co zawsze. No musi po prostu. Czasem sobie wymyśli fajny format, serce i rozum, było takim fajnym, tak? I tu jest, daje pewien oddech, ale zasadniczo to trzeba robić tak, wiecie. Jestem marką, która, nie wiem, Procter & Gamble, może być? Nie wymieniamy marek, nie było tego. Jestem marką, która produkuje płyny do zmywania naczyń. Jaką robię reklamę? No wszyscy wiemy jaką, tak? Musi przyjść pani, powie, o, mam brudny talerz, o, Jezu, co zrobił, umyję talerz, o, umyłam talerz, to zmywa najlepiej ze wszystkich, dziękuję, tak? Jestem samochodem, jaką robię reklamę? Jadę nad brzegiem rzeki, tam morza, wiatr mi rozwiewa włosy, prawda? Mój samochód jest najlepszy, tak? Jestem producentem garnków, no to co? Jaką zrobię reklamę? Nie miał, nie być marek. Zrobię taką samą, jak zwykle. Ktoś gotuje, jest super, po prostu spaghetti wyszło, takie spaghetti, że całe miasto się zbiegło na to spaghetti, nie? Pójście do innych osób, do osób, które same tworzą, nie mają schematów, nie mają kalek. Chodzi mi o kalki, a nie o kaleki, ale to trochę się łączy, nie? Powoduje, że dostajemy coś zupełnie nowego. To raz. Dwa. Dostajemy taką przestrzeń, której nie mamy w telewizji na przykład. Ile ma standardowa reklama w telewizji? Standardowa ma 30, trochę krótsza jest 15. Jak ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, to sobie kupi 45, nawet minutę, jak zaszaleje, nie? Wyda masę kasy zupełnie bez sensu, ale może. Co się da powiedzieć 30 sekund, słuchajcie? Kiedy na dodatek trzeba to zrobić jeszcze w ten sposób, że musimy dać informację produktową, bo musimy, prawda, musimy powiedzieć, kto to jest, jakąś historię opowiedzieć i tak dalej, 30 sekund. Pokażę wam zaraz przykłady,
Bo to jest nieprawda, że w internecie trzeba krótko. To jest bzdura, w internecie trzeba ciekawie. Pokażę wam sytuację, w której filmy trwają po 8 minut i mają oglądalność na poziomie 90%. To jest przestrzeń, gdzie ja mogę takie rzeczy zrobić. Mogę sobie pozwolić powiedzieć inaczej. Bo to, co jest co fajnie Ula powiedziała i to bardzo podkreślam, nie liczy się claim, nie liczy się, wiecie, hasło reklamowe. Liczy się to, żeby człowiek na koniec zrozumiał, o co nam chodziło. I zaufanie, ten czwarty, już tak zrobiłem tą prezentację, to już pyknę, ten czwarty, to jest właśnie coś, co się zupełnie na nowo narodziło. To znaczy, ci ludzie, którzy stali się w czarodziejski sposób tak zwanymi digital influencers, to są ludzie, którzy wzbudzili zaufanie. To są ludzie, którym zaufano z jakiegoś powodu, ja nie wiem jakiego, bo różnym ludziom z różnych powodów. Jedni byli bardzo ciekawi, inni byli bardzo w sensie w treści, inni byli bardzo zajmujący swoją osobą, inni prowokowali, inni coś tam, ale pociągnęli ludzi ze sobą. Coś dziwnego? Nie, naturalne. Byliście w podstawówce? Ktoś nie był? Bo teraz nie wiem, czy mogę, wiecie, bo to, żeby kogoś nie urazić. Jak ktoś nie był, to niech udaje, że był. W podstawówce, 30 osób w klasie. Pamiętacie coś takie jak bandy? Naturalne. 30 osób w klasie i 7 band, nie? Bo tam naturalny lider. W psychologii to jest świetnie opisane, w pedagogice właściwie, tak? Mamy naturalnych liderów i teraz przez to, że jest internet, ci liderzy mają prawo, znaczy prawo, możliwość wypowiadania się po prostu i dalej ciągną ludzi. Tyle, że szerzej, w szerszym zupełnie aspekcie. To zaufanie jest bardzo istotne, dlatego że ono tworzy zupełnie nową przestrzeń komunikacyjną. Gdybyśmy mieli dużo więcej czasu, pokazałbym straszne mądre badania, które mówią o tym, jak to ludzie ufają w internecie właśnie liderom opinii bardziej niż swojej własnej rodzinie, ale nie mam, więc tylko wam powiedziałem tak w skrócie. Busem przez świat, znacie? Tacy tam blogerzy, podróżnicy, to aż tam sobie jeżdżą po świecie, ale jakoś ludzie ich oglądają. To, co my tu, znaczy zadanie, które dostałem, wypromować nawigację Orange. To teraz poproszę rękę do góry osobę, która korzysta z nawigacji Orange. Dzięki, Karol. Dzięki. Także to tam spotkamy się potem z tyłu. Z czego korzysta każdy normalny człowiek? Oczywiście, kurwa, korzysta się z Google Mapsa, tak? Nawigacja Orange, no błagam was. Produkt maksymalnie bez sensu. Tak sobie myśleliśmy do momentu, do którego ja nie zacząłem w tym grzebać, razem z zespołem zresztą, tak? Wiem. Prowokacja jest najlepszym sposobem wzbudzania zainteresowania, słuchajcie. Dopóki nie zaczęliśmy grzebać. I co się okazało? Ona ma jedną rzecz, która jest dużą przewagą w stosunku do Google Mapsa, czego nie ma nic innego. A mianowicie ma taką unikalną właściwość, która może powiedzieć, pokaż mi rzeczy, ciekawe rzeczy, koło których przejeżdżam. I to był fajny insight, bo to jest rzeczywiście, jak ja jadę z Warszawy do Krakowa, to chcę jak najszybciej dojechać z Warszawy do Krakowa. A potem mi się wydaje, że droga z Warszawy do Krakowa jest strasznie nudna, nie ma nic ciekawego po drodze, nie? Okazuje się, że jest mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy w Polsce, o których ja w ogóle nie pomyślał, że one są. Dodana wartość, coś zupełnie nowego. Bo ja mógłbym przyjść teraz do was i was przekonywać, że nawigacja Orange po prostu jest lepsza niż Google Maps, bo szybciej pokazuje korki, jest bardziej pomarańczowa. Nie, to jest bez sensu, ale ma coś, co jest z rzeczywistą wartością. Tylko to jest za mało, że ja o tym wam powiedział, tak? No bo co z tego, że ja wam powiem, jest dużo ciekawych miejsc w Polsce, jest? No jest, gdzieś tam są. Więc pomyśleliśmy sobie, okej, weźmy ludzi, którzy są godni zaufania w tym temacie. Którzy zrobią to dużo lepiej niż my, bo ja sam mogę jeździć z kamerą, nie? I co z tego, że ja zrobię? Będę co drugie słowo Orange wpychał. Niech oni pojadą i pokażą ciekawe miejsca w Polsce. I rzeczywiście pojechali, słuchajcie, i znaleźli takie miejsca, o których w życiu bym nie pomyślał, że są w tym kraju. Zobaczcie sobie, nie kupujcie potem tej nawigacji, jak nie chcecie, ale chcijcie. Natomiast zobaczcie po prostu, w jaki sposób ciekawe to zrobili. To jest branded content. Bo branded content to nie jest content, który jest obrandowany, tylko to jest content, który jest obrędowany. Ten akcent jest bardzo ważny. Mamy zaufanie, mamy out of the box, bo te filmy trwają po 8 minut, mamy zasięg w grupie, która będzie tutaj szukała właśnie tych rzeczy. Nie muszę tego dać w telewizji nikt tego nie będzie oglądał. Słuchajcie, nielimitowane rozmowy. Znowu, no temat sexy, no tam trochę sexy, trochę nie sexy, nie? No ale co znowu można zrobić z nielimitowanymi rozmowami? Starym, tym, co oglądają telewizję, to powiemy w telewizji, macie nielimitowane rozmowy, nie? Ale młodzi nie oglądają telewizji. Kiepsko.
nie mają ochoty oglądać banerów w internecie, bo mają powłączone adbloki albo jakieś takie inne rzeczy, prawda? Jak do nich trafić? No trafić najlepiej przez tych ludzi oczywiście, przez influencerów, bo to jest najprostsze w tym momencie, najbardziej chwytliwe. Natomiast co my możemy zrobić? Znowu, no co, zadzwonimy tam do 10, zapłacimy im, wiecie, po stówce i powiemy, słuchaj, słuchaj Rezi, słuchajcie, abstrahuję, słuchaj Sylwku. Jakoś tak dzisiaj, jakoś tak schodzimy na ten temat. To weźcie tam, powiedzcie, że nielimitowane rozmowy są w Orange'u. Dobre? Dobry case? No, dobry, nie? No można tak robić. Są tacy, którzy tak robią. Nie radzę. Radzę robić właśnie w ten sposób. To znaczy znaleźć jakąś wartość dodaną. I pomyśleliśmy sobie tak, dobra, nielimitowane rozmowy. Coś, co można robić z nielimitowanymi rozmowami? Można gadać. Błyskotliwe. A skoro można gadać, to co? Co wszyscy lubimy, jak mamy nielimitowane rozmowy i gadamy? Najfajniej się przez telefon wkręca. Historia z mojego życia. Jak byłem człowiekiem jeszcze młodym, a to były, wiecie, takie czasy, część z was nie pamięta, kiedy były telefony stacjonarne, to pierwszy w bloku miałem telefon podłączony i całe podwórko przychodziło do mnie dzwonić przez telefon do innych. I dzwoniliśmy, na przykład wykręcaliśmy losowo numer i nam ktoś odbierał. Halo, dzień dobry, czy to zo? Nie. A to dlaczego małpa przy telefonie? Się śmieją, wiecie, sześć bachorów, nie? Zadowolonych. No głupie, po maksie, ale wszyscy znacie. Detektywa, inwektywa, znacie wszystkie wkrętki w stylu poranne kakao i tak dalej. Głupie? Głupie. Fajne? No pewnie, że fajne, bo na tym to polega. Więc pomyśleliśmy sobie, zróbmy tak samo. I poprosiliśmy dziewczyny ze Szparagów i Martina, żeby razem z nami zrobili taką akcję. Nie wchodząc w szczegóły, gdzieś tam są case'y w sieci, jak będziecie chcieli, to sobie dotrzecie. W każdym razie poprosiliśmy ludzi, prawdziwych ludzi, realnych ludzi, żeby zgłaszali swoje pomysły na wkrętki. Tutaj analiza komentarzy potem, nie? Zawsze tak robimy. Wiecie, w telekomach jest ten sposób, że jeżeli chodzi o sentyment wypowiedzi na temat marki, to jest taka pewna stała. Ta stała nazywa się 75% mówi negatywnie. Po prostu i tak jest. No nie dotyczy mojej marki tylko, ale dotyczy w ogóle rynku. Jak rozmawiam z kolegami z innych krajów, to wygląda dokładnie tak samo wszędzie. Dlaczego? No bo ludzie narzekają. Czy przypominają sobie, że mają operatora, jak coś nie działa, nie? Natomiast tutaj 95% to były pozytywne wypowiedzi. Ludzie mówili, chcę takie reklamy, chcę, żeby to w ten sposób wyglądało, niech ta marka się tak komunikuje. My nie przypadkiem, i to też są badania, mamy w grupie wiekowej do 25 roku życia, jesteśmy najchętniej wybierani. Jesteśmy też najlepiej kojarzoną marką, to znaczy mamy najlepszą ocenę marki, bo ta grupa już się zdążyła w międzyczasie zorientować, że my mówimy do nich ich językiem, mówimy w taki sposób, jaki oni chcą, z ludźmi, którymi oni chcą, których oni chcą oglądać. Mało czasu, więc to już sobie odpuszczę, żeby wam pokazać. To taki ładny przerywnik. Nie, żartuję. Jedna rzecz, o której chcę, żebyście pamiętali. Ja nie miałem lepszego obrazka, się długo męczyłem, ale ja nie umiem rysować. Stare media, już... Dobra, nie będę już męczył tych piłkarzy, ale jeszcze do niedawna, jak się kupowało kampanię, to trzeba było mieć dwie rzeczy. Po pierwsze, powiedzieliśmy sobie wcześniej, ja powiedziałem, trzeba mieć zasięg, czyli co, trzeba było kupić medium. Ale medium, takie jak telewizja czy ATL, to jest medium, ono jest gołe, tam coś trzeba włożyć. Z drugiej strony, jak się kupuje twarz celebryty na przykład, no to celebryta co ma? Twarz i koniec, bo on nie ma swojego kanału zazwyczaj. Teraz już trochę niektórzy z nich mają, ale różnie korzystają, tak? Natomiast wiecie, jeszcze 5 lat temu po prostu kupowało się twarz. Trzeba było wziąć dwie rzeczy i je ze sobą złożyć. W świecie influencerów to jest jedno. I pamiętajcie o tym, jeżeli mówimy o wycenach też, bo to jest ważne gdzieś tam w rozmowach potem, jak się o tym myśli. Kupujemy dwie rzeczy naraz. Kupujemy człowieka i kupujemy kanał dotarcia. Oczywiście, czasem trzeba to wspomagać jeszcze dodatkowo, ale warto o tym pamiętać. I już ostatnie zdanie, jedno tylko powiem, bo chciałem trochę dłużej, ale nie ma czasu już niestety. Maja tu już kręci głowę strasznie, natomiast chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, bardzo ważną. I ona fajnie się też dzisiaj pokazała tutaj. Gdyby stało tu teraz 10 osób z 10 różnych marek, które pracują z influencerami dzisiaj, bardzo szybko zorientowalibyście się, podejrzewam, że mniej więcej po trzeciej osobie, że pokrywają się twarze. MAF, pracowaliśmy z MAF. Z abstrahujami nie mogliśmy, bo Play z nimi pracował. Właściwie ze wszystkimi osobami, które tu były, my pracowaliśmy, a Coca-Cola pewnie za chwilę będzie pracowała ze wszystkimi, z którymi my pracowaliśmy. Dlaczego? Bo ten rynek nie jest nieskończony. I to jest bardzo ciekawa sprawa, bo moim zdaniem trzeba sobie myśleć już w tej chwili, co będzie za chwilę. Bo świat marketingu się obudził. Zostało to nazwane influencer marketing. Aha,
W takim razie coraz więcej marek będzie sobie teraz przypominało o tym, że trzeba tak robić. Jest kilka marek, które liderują na rynku, ale teraz będą inne przychodziły. I teraz te wszystkie marki będą przychodziły do tych samych twarzy. Nie róbcie tak. Szukajcie wartości, szukajcie tych ludzi, którzy są jakościowi w jakiś sposób, bo wam to daje dodatkową wartość i pozwala uciec do przodu. Dziękuję.